A tak wyglądał skonstruowany przeze mnie podajnik, do którego sypię gruby węgiel. Taka jest granulacja węglu, może być grubszy. Nie ma żadnych problemów. Taką wsypuję do pieca bezpośrednio. A taką granulacją jest już zasilane palenisko w tym piecu. Ten akurat węgiel jest w typie 33. W kaloryczności 30 megajuli. No i tak to jest.
to miało wymleć. Kiedyś był tu termometer analogowy, a teraz mi to po prostu przypomina, kim ja tak naprawdę jestem. No ale to już tam są, jak zwał, tak zwał. Rozpoczynam taką krótką opowieść o tym piecu, który żem skonstruował w roku 2000, teraz nie wiem, czy 8, czy 9. Jeszcze nie miał wtedy podajnika, ale od 2009 roku już ma podajnik. Teraz pokrótce wyjaśnię, na czym polega mój sposób, mój system, czy jak to ja to określę, bezinwazyjne spalanie węgla. Tu jest palenisko z góry, co widać, takie te dwie rówki, to są dopalacze, górne dopalacze, a dookoła tego wszystkiego jest taki, co żem zrobił, jakby to obudowa, z płaszczem wodnym, bo jest bardzo dużo temperatury, trudnej do utrzymania z tyłu za paleniskiem, w standardowych wykonaniach. Ja żem to tu tak sobie po swojemu usprawnił. I skąd się biorę to, że tu mam temperaturę taką, powiedzmy, dużą. Dużą, ja rozumiem, że to jest sprawa względna, ale do 80 stopni temperatura wody może dochodzić, bo później się włącza system wyrównania temperatur. Przechodzi przez półmetrowe dyfuzory do góry. Na tych dyfuzorach, po zewnętrznej stronie w wodzie jest radiator, czyli 12 radiatorów. A tak to wygląda już u góry. Dym razem z energią tyłem przechodzi na prawą stronę do tej komory tu. Tu przechodzi tędy, tu jest oczywiście zatkane, to jest tylko do czyszczenia, do serwisu. I wychodzi tędy do komina. No jest to z przodu zatkane. I zaizolowane. To jest temperatura wody w płaszczu paleniska. To jest temperatura wody w piecu. To jest temperatura, do jakiej będzie piec rozgrzewany. A to jest temperatura spalin wychodzących do komina. Jeszcze pójdę zmierzyć temperaturę na górze w kominie. A to jest panorama Żydowa. Temperatura w kominie, na kominie.